Studentów 5 roku socjologii, pracownicy stowarzyszenia Potrafię Więcej przenieśli się dziś do hiszpańskich zaułków. Studenci postanowili odpłacić im się za ciężki trud codziennej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzicami, organizując dla nich grę miejską i wieczorek integracyjny o tematyce hiszpańskiej. Organizowałyśmy był projektem specjalnym dla stowarzyszenia, przepraszam, Potrafię Więcej, i miałyśmy na celu wynagrodzić pracowników za pracę, jaką wkładają swoje codzienne obowiązki, a ponieważ zazwyczaj o nich się zapomina, a o dzieciach, którymi się zajmują, zawsze jakoś jest głośniej, także postanowiłyśmy właśnie zrobić tą imprezę dla nich. Mieliśmy krótką grę miejską, która właściwie nie okazała się taka krótka. W zasadzie jesteśmy teraz po pierwszej części, także możemy już powiedzieć, że uczestnicy są troszkę zmęczeni pewnie, aczkolwiek zadowoleni, sądząc po nastrojach, które dopisują zdecydowanie. Także czekamy z niecierpliwością na część drugą, degustację. I saw a wonderful land with my...